Witam Was, witam moi drodzy kolejnej odsłonie o rozsadach, i zaraz Wam pokażę jak rosną moje rozsady warzywne. Jak widzicie, stoją pod lampą. Na czas nagrywania, po prostu lampę wyłączę, żeby Wam mogła fajnie pokazać. I mogę powiedzieć, właśnie na temat lampy, jeszcze zanim przyjdziemy do. Oglądania, jak rosną rozsady warzywne. Jest u mnie już można powiedzieć około miesiąca. I z tym sumieniem mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Rośliny się nie wyciągają. Ładnie rosną. Doświetlane są 16 godzin dziennie. Co za chwilę zobaczycie, jak one. Wyglądają. Także ja sobie na czas tutaj wyłączę tą lampę. Po prostu. O, żebym Wam mogła fajnie pokazać, potem sobie ją ustawię. Czyli tak. Kwiaty teraz już Wam nie będę pokazywać, bo albo żeście je widzieli, albo będziecie je widzieć. Nie wiem, w jakiej kolejności je dostaniecie. Kupiamy się na mm, rozsadach, po prostu warzywnych, które mam wysiane. Pomidorów jeszcze nie wysiałam, ale to już nie bałem. Czyli tak. Tutaj mamy moi drodzy seler na ciowy. Połóż mi skarpetkę. Seler na ciowy. Jak dla mnie myślę, że jest wystarczająca ilość. Tak się wydaje, że tutaj tego a za wiele nie ma. No, ale jest yy, sporo. Także myślę, że yy, wszedł, yy, wszedł, wyrósł jak najbardziej. Ok. Tutaj mam pora, bo było dwa rodzaje porów wysiane z dwóch paczek. Oznaczałam sobie pory jako numer jeden i por numer dwa. Tutaj, jak widać, tego pora on mi jakoś powiem Wam słabo po prostu wykiełkował, wszedł, ale zeszedł, wyraz z tej ziemi. Ale jeszcze coś tu wychodzi, ale sobie dosiałam tego drugiego, bo drugi bardzo ładnie ten oznaczony numerem 2 wykiełkował. Dosiałam sobie i jeszcze ma czas urosnąć. On już wyszedł z ziemi. Co o dalszym etapie filmu zobaczycie? Tutaj. Jak wysiewałam nasiona w kuchni, stał kwiatek i wypadło mi ziarenko papryki. Wysiewałam, nie wysiewałam, przeglądałam, segregowałam i rzuciłam go po prostu do tego kwiatka. I taka roślinka mi wyrosła, taka papryka. I po prostu ją wzięłam i posadziłam ją. No i mam taką jedną, jedną, naprawdę piękną, dużą sa, dzonkę. Tutaj sobie wsadziłam trzy ziarka arbuza eksperymentalnie. Ja wiem, że to jeszcze jest za wcześnie, ale chcę zobaczyć, jak on sobie pod lampą będzie radził. Po prostu. Tutaj mamy moje papryczki. Papryczki, jak widzicie, bardzo ładnie wyglądają. Jak one mi się tutaj, bo tutaj już lampa prawie nie dochodzi, nie obejmuje. Jak widzicie, jak one mi się tu przechylają. Tą stronę do światła to ja po prostu tą doniczkę odwracam. Ale taka sama procedura jest dobrze, jak się stosuje, nawet jak rośnie na parapecie. Bo roślina zawsze, roślina zawsze się przegina w kierunku po prostu światła. Także, jak skończę nagrywanie dla Was, to po prostu ją odwrócę. Ale tutaj te papryki wykiełkowały na 100%. Było po 4 ziarenka, wykiełkowały na 100%. I znowu mi się <laughs> ostrość tu gubi. Czyli tak, tutaj mamy podłużna, czerwona jako numer 1. Troszkę mam, powiem Wam, tych podłużnych czerwonych. Jasno-żółta, podłużna, Poznaczyłam sobie takim styropianem. To jest taka zwykła, ostra. Ja zawsze ją co roku uprawiałam. Tutaj jest Ontario pomarańczowa. Pomarańczowa najsłabiej mi wzeszła. Mam chyba tylko tutaj jedna i dwie sadzonki. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś wyjdzie. I tak, tutaj ta była pomarańczowa, tak. Tutaj mam żółtą podłużną. Tu mamy. Też czerwoną, jakąś podłużną. Tu mamy żółta, taka zwykła jak czerwona, tylko żółta. Tu mamy podłużną również czerwoną. I tutaj mam czerwoną zebraną z nasion, yy, po prostu własny. Przechodzimy dalej. Tu mam selera korzeniowego. Jeszcze dosiałam, bo wydaje mi się, że on jest jakiś taki marny, ale jeszcze mi nie wrzeszedł, Na razie mam go w kuchni przykrytego. Tutaj mam taki mix papryk, bo poda podawałam więcej jak po docelowo 4-3 nasionka, ale ładnie mi wykiełkowały na ręcznikach papierowych, więc postanowiłam szkoda wyrzucać, więc je sadziłam. Tutaj po tej stronie jest ostra chyba cztery, 3 czy 4 krzaczki ostra papryka słoniowa. Jeszcze się nic nie dzieje. Tutaj mamy te moje kwiaty, które Wam pokazywałam i tutaj mam tak. Tego pora z pierwszej paczki oznaczonego numer 2 wygląda tak no może rzadko wysiałam, ale dobrze, bo on może tak będzie troszkę grubszy. I tamten taki był marny, i dosiałam też tego numer 2. I ładnie widzicie ten wykiełkował. Doświetlam tu się lampą. Mam nadzieję, że jakość obrazu będzie jako taka, bo jest, jak widzicie, jak ten. No, taki ponury dzień. Dobra. Tutaj, tak, są kolejne papryki oznaczane yy, pomidorowa czerwona. Tutaj mam kremowe takie o różnych kształtach. Tutaj mam pomarańczowa. Zeszło mi tej pomarańczowej. No widzę, trzy krzaczki będzie na pewno. Tam jeszcze dopiero coś się wybija. Tutaj mam też taką. Zebrana była z innych papry, z innej papryki. Po prostu z papryki takiej kupionej ze sklepu zwykłej. Ziarna były wydłubane, zobaczymy jak to będzie. A tutaj właśnie te moje. Ledwo widać dwie dalie. Dosiałam, także ja nie pokazywałam w rozsadzie kwiatowej. I mam jeszcze tutaj przecięłam sobie takie pojemniki. One były po chyba Mydle. Dobrze, umyłam. Takie, jak to się mówi, pięciolitrowe banki. Tutaj mam jeszcze wysiane papryki, nasiona zdobyczne. Także jeszcze, chcę je też spróbować. Też jest podłużna. Są takie małe papryczki. Y, mniejsze papryczki w trzech kolorach. Także, kochani, tak to wyglądają te moje. Rozsady, tutaj, korzystając może z okazji, to ja Was jeszcze kochani chcę zaprosić na kanały ogrodnicze. Jak lubicie tą tematykę? Do tomatinki, która w głównej mierze jej numer jeden są pomidory. Nie ukrywam, że moje też, ale w tym roku postawiłam na dużo właśnie. Dużą ilość papryk kolorowych. Yy, nigdy w sumie nie miałam tak kolorowych papryk. Chcę zagospodarować szklarnię numer jeden na papryki, jakieś sałaty i tak dalej, a w drugiej szklarni tylko i wyłącznie pomidory. A jak coś będzie jakaś nadwyżka, to pójdzie do gruntu. Także zapraszam do koleżanki Tomatinki. Zapraszam również na taki kanał. Dziewczyna też tam wysiewa dużo kwiatów. Ogród Agnes, moi drodzy, do kolegi Marko Polo, on też uprawia warzywa, kwiaty. Także serdecznie Was, moi drodzy, zapraszam na te kanały. Zajrzyjcie i zobaczcie, co u nich się dzieje. A u każdego ogrodnika już zaczyna się dziać na całego. No to cóż. Ja kończę to moje gadanie. Oczywiście, jak filmik się podobał to zostawiajcie łapkę w górę i lada moment będziemy wysiewać pomidory i może coś ciekawego jeszcze. Może jakieś fajne jeszcze nasiona zakupię, zobaczymy. Jakiś tam plan jest, ale zawsze ja mówię tak, Monia nie kupuj tyle, nie masz na to miejsca. No ale cóż, tak kusi. Przepraszam, bo coś mnie rozłączyło, nie wiem na czym skończyłam. Także mówiłam, że jakieś tam pewnie jeszcze nasiona będą, bo nie wiem w którym miejscu urwało. Może się powtarzam, jak to się mówi. Jak widzę, to mnie kusi. No dobra, no to żegnam się. Do usłyszenia. Pa.